Drodzy braterstwo, jeszcze raz witam wszystkich pozdrowieniem pańskim pokojem. Spotkaliśmy się w ostatnim dniu starego roku, tak? Bardzo dobrze. No właśnie, drodzy braterstwo. Jaki był ten rok? Co sobie życzyliśmy? Myślę, że każdy miał jakieś pragnienia, jakieś postanowienia, drodzy braterstwo. No i oczywiście, na ile to się udało lub nie udało, to myślę, każdy wie najlepiej, tak? Na pewno mieliśmy dobre chęci, ale jeszcze jest następny rok, także możemy, drodzy braterstwo, z bardziej zmożoną siłą, tak? Wejść w ten nowy rok, ale na pewno mamy powody, by co? No, by podziękować. Za minęły rok, braterstwo, no bo rok to już jest dosyć długi okres, tak? Że można coś zmienić lub też można nie zmienić, braterstwo. Ja w pewnym momencie mówię, ja sobie będę czytał wszystkie tomy i na chęciach pozostało. Czytałem, ale punktowa to nie jest to. I dlatego wiem, że był taki czas, że systematycznie oczywiście sobie przyswojałem, no ale właśnie. Dlatego, co jest tak ważne, jak mówi kaznodzieja Salomonowy, pamiętaj na Stworzyciela, kiedy jesteś młody, tak? Wtedy możesz chłonąć twoja pamięć i tak dalej. A dzisiaj pozostały ci, chłopaku, tylko dobre chęci. Dobrze, że Pan patrzy na nasze intencje. Bo tak by była no, trudna ta moja sytuacja, położenie. Bo dobre chęci, te dobre, bracie, kochany, ale ty powinieneś coś zrobić. Ale na pewno cieszymy się, że nie utraciliśmy wiary, braterstwo. Żyjemy w bardzo rozchwianym świecie. Bracie, co ty mówisz? W wspaniałym świecie żyjemy. Kolorowy. Wszystko mam. I co ty jeszcze chcesz? No właśnie. Nie będę nikogo krytykował, ale takich kolorowych świat jeszcze nie widziałem. Nie przeżywałem. My też się łączyliśmy z tym. To już pozostaje. No teraz. Aby tak było, jak było na zewnątrz. Dlatego my, myślę, przeżywaliśmy ten rok, ale w Duchu Pańskim. Co? No, doświadczenia niektóre. Braterstwo. Myślę, że każdy je miał. Pan doświadcza nas wszystkich. Z przykrością muszę mówić, że zamiast nas przybywa, to zaczyna nas ubywać czasem. Ja nie chcę nikogo krytykować, a taka jest droga. Pan nas próbuje, Pan nas doświadcza. I dlatego my nie możemy się gniewać na Pana, tak? Że Pan dopuści czasem coś na nas. To my właśnie mamy przyjąć. Jeśli ktoś inaczej położył swoje nadzieje, no to niestety, to on za długo nie będzie grzał tutaj. I dlatego, przepraszam, nie chcę nikogo braterstwa obrażać, ale tak jest prawda. Świat nie jest nam pomocny. On by wyciągał ręce do nas. Tak. I dlatego, no, tak dużo nas jest. My jesteśmy na co dzień trochę osamotnieni. I bardzo dobrze. Ja dziękuję Panu właśnie za taką opatrzność.
Psalm 65, 12 wiersz mówi tak. Koronujesz rok dobrocią Twą, a ścieżki tłustości zgrabiasz. A też co Pan każdy rok. Nie tylko, ale wiemy, cały rok ta spaja maszyneria. My się nie musimy modlić. Panie, jutro będzie słońce, żeby było. Żeby były pole. Nie. To nie musimy się modlić. Ale musimy się modlić o Pańskiego Ducha. O Pańską opatrzność. A ta Pańska opatrzność to właśnie się objawia w tych różnych doświadczeniach. My czasami nie jesteśmy sami pewnych rzeczy zrobić. Ja wiem o siebie, obywatelstwo. No i co robimy? Modlimy się. Panie, dopomóż mi. I dziękuję Panu, że nie w moim zaraz, ale w Pańskim czasie przychodzi pomoc. I czasami takie doświadczenia są gorzkie. Bo Pan przez inne. Bo Ty może byś chciał, że nie, to w taki sposób Ty tego nie osiągniesz. Dlatego my wszyscy przechodzimy właśnie takie czasy, no, dla ciała i czasem dla niemiłe trochę. Ale one mają swoją tutaj wymowę i swój cel do obywatelstwa. Dlatego myślę, że każdy z nas chciał uczynić na pewno lepszym rokiem braterstwa. Bo co my mamy czynić? Jaki jest nasz cel w tej pielgrzymce? No braterstwo, abyśmy właśnie wykształtowali w sobie nasze usposobienie, nasz charakter. I to jest właśnie trudne. I dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj i na pewno bracia będą mieli godzinę świadectw i się podzielą. Bo ja nie wiem, jak bracia przechodzili, jakie doświadczenia, co chcieli zmienić i tak dalej, co się udało, co nie. A każdy wie najlepiej sam, bo oczywiście nawet świat tak robi, tak, swoje zyski też oblicza i ku mojemu zdziwieniu niektórzy mówią, podwójnie sobie tutaj zgromadzili. Dobrze. A my to obywatelstwo, gdzie są z naszej strony nasze zyski, tak, i nasze straty, no to każdy wie to obywatelstwo. Na ile ja tutaj poddałem się pod Słowo Boże i co to we mnie zrobiło, drodzy obywatelstwo. Bo nasze bogactwo, co to jest? To jest prawda. I my to nie przychodzimy, żeby tracić ileś godzin, ale właśnie przychodzimy tutaj, braterstwo, po to, by właśnie się wzmacniać. By się podzielić tym słowem. A na co dzień przechodzimy, każdy z nas, no, różne doświadczenia od braterstwa. I to jest po to. To nie przychodzi na nas coś, tak jak mówi Słowo Boże, dziwnego, ale właśnie dla naszego dobra, braterstwa. I dlatego, myślę, my szukamy, tak jak mówi Mateusz, czego? Może to czytam. Bo wiem. I dobrze. Dzięki temu mamy półki pełne, tak? I kupujemy. A niektórzy mają z tego zyski, ale na zysk, no to oczywiście nie takie. Oczywiście my też musimy pracować. Bo tak sobie obrażało. Jeśli ktoś nie chce pracować, to nie. Ale nie musimy nadmiernie tutaj zabiegać o to. Co mówi Słowo Boże? 6:33-37. Ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydało. I tego właśnie my staramy się szukać. A dalej? Przeto nie troszcie się o jutrzejszy dzień. Nie, nic nie robię, jakoś tam będzie. Nie. Ale bowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. Cały rok. Każdy dzień miał jakieś swoje różne strony. Ale na pewno
tak jak mówię, nie mamy się martwić, co będzie specjalnie jutro, bo jutro przyjdą nowe doświadczenia. Zatem tak mi się tutaj w tej chwili przypomniało, były święta, 21 osób zginęło. A ilu może trafiło no, do więzienia, no bo ze względu na pewne rzeczy, jak sobie ktoś jedzie, no. A więc to zobaczyło. To czy ktoś się spodziewał, że tego spotka? No nie, myślę, że my, braterstwo, takich rzeczy się wystrzegamy. I dlatego, ale różne inne sprawy nas dotykają. Choroby, bóle, braterstwo i wiele innych spraw. I dlatego każdy dzień, myślę, jest tym, gdzie musimy zabiegać o co? O pańską łaskę, o pańską pomoc, wsparcie, drodzy braterstwo, bo ja wiem, że bez Pana nie jestem w stanie cokolwiek. Ktoś mój bracie zaczyna stękać. Zdycham ciężko, braterstwo. To nie znaczy, że ja szemrzesz. Jak Izraelici, tak? A my mamy się cieszyć. Myśmy wyszli z tego świata i teraz to nas, Pan nasz prowadzi na tej pustyni grzechu braterstwa, a Pan daje nam wspaniałą prawdę, mannę i mamy się cieszyć tą manną i ją przyswaja, drodzy braterstwa, bo ona ma nam tutaj dopomóc. Tak jak mówi Psalm 85, 11 i 12. Może ja przeczytam, bo to mówi nie tylko do nas, ale to mówi do wszystkich ludzi. Taki będzie świat. To zresztą. Psalm 85. Miłosierdzie, prawda, spotkają się z sobą. Sprawiedliwość i pokój pocałują się. Prawda ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy. Kiedy będzie sprawiedliwość? Będzie, braterstwo. My wierzymy i my właśnie dlatego staramy się. I to jest cenne. Miłosierdzie i prawda. To mówi, to ma być naszym naszyjnikiem, naszej. To mamy się właśnie starać. Czy to łatwe? Nie, to trudne dla obywatelstwa. I dlatego Pan właśnie dopuszcza różne rzeczy, abyśmy się nauczyli. Jeżeli chcemy być przyszłymi i pomagać komuś, no to każde doświadczenie ma nas właśnie uczyć. To w takim złym świecie możemy mieć wzajemnie współczucie, miłosierdzie. I dlatego Pan tak dozwala. Niby giniemy, a jednak nie giniemy. Dlatego Pan nie pozwoli do tego. Bo, proszę braci, ja dziwię się, jak czasami słyszę, czemu? Coś tam trzeba wierzyć. Chłopaku. Czy my w coś wierzymy? Czy wierzymy w mądrego Boga, mocnego Boga, a nie w coś tam? I dlatego, jeśli ktoś tak uważa, niech jest sprawa. Ale my mamy opiekuna, wspaniałego Boga, który jest tak mądry, żaden ojciec nie jest tak mądry, braterstwo, jak nasz Bóg. Bo nie jeden ojciec, no tak, dobra, niech tam sobie idzie, ja już mu tyle mówią. Nie, Pan wie, kiedy ma kleszcze włożyć i dlatego to są czasem przykre rzeczy. Każdy z nas przechodzi. Wszyscy, ja też przechodzę do obywatelstwa. I dlatego dziękujmy Panu za te doświadczenia. To jest bogactwo, które nam nie zginie.
ale jeśli wytrwamy, to będziemy mieli przywilej braterstwa, pomoc naszym bliskim, rodzinom. A dzisiaj możemy sobie. Dlatego się, braterstwo, wspieramy, zachęcamy. Bo światowa, no co ty w kółko, człowieku, to samo czytasz i badasz? Tak może uważać człowiek, który nie zna. Oni się cieszą, jak dzieci. Wiem. Z tych świecidełek, z tych różnych maskotek. My mamy coś bardziej ważnego. To tylko nasz Pan, kto rozumie, że Bóg dozwolił na zło, to ma wyryć w sercach ludzkich. Ja wiem, każdy by chciał, żeby był uwolniony od choroby, od bólu, od różnych kłopotów, ale to by nie było to, co Bóg chce osiągnąć, drodzy braterstwo. Dlatego Bóg dozwolił na Adama. My byśmy zrobili podobnie. A teraz mamy lekcję. I my ją dzisiaj już wiemy. Jaki jest cel Pana? Dlaczego nam się tak niby ciężko żyje? Ja powiem, że mnie to już zaczyna przerastać. Ale wierzę, że Pan jest zawsze z nami. Zdziwiłem się trochę, ale nawet w świecie. Taki, no, był program i pewna piosenkarka, ale to już taka weteranka, bym powiedział, tak? I taka, która dopiero debiutowała tam, nie? I troszeczkę się, wiadomo, tremę pewnie przechodziła. A to mówi, słuchaj, ty śmiało śpiewaj. Ja jestem zawsze za kulisami i pamiętam, że ja tu stoję. Nie bój się. Co to pokazuje? No właśnie. Tam nawet dodawało siłę tej kobiecie, tak? Że ona czuła. Ona mnie tutaj wspiera. A my kogo mamy? Myślę, kogoś ważniejszego. Naszego Pana. Braterstwo. On nie musi być osobiście z nami, ale swoim duchem, wpływem. Mamy braci. Mamy Słowo Boże. To ma nas. Pan jest zawsze przy nas. On nas mówi, nie opuści, braterstwo. Jestem z wami do końca świata. Co to jest pokój Boży? No. Dzisiaj ludność modli o pokój, tak? My się nie modlimy. My mamy zachować pokój w sercu. Bóg się nie przejmuje. Bóg ma swój plan i go realizuje. I my mamy ufać. Cokolwiek by się tutaj stało, to ja tutaj nadzoruję. Nie bójcie się. To się łatwo mówi. I dlatego, no właśnie, jak było w tym roku? Wierzyłeś? Ufałeś? Czy trzęsłeś się jak galareta? Czy rzeczywiście wierzyłeś? Że ja pomimo tych trudnych sytuacji jestem z tobą. To nie jest tak. Ty masz to przejść. Co Jezus przechodził? Czy Jezus był utrapiony tak od sobie? Niektórzy tak twierdzą. Po co ten Bóg? To było potrzebne. Tylko w tych doświadczeniach mógł uszlachetnić, drodzy braterstwo. To nie znaczy, że Pan się nie obawiał. Prosił. Ojcze, jeśli możliwe, to ten kielich, ale jeśli nie, niech Twoja wola. I tak ma być z nami. Przepraszam za to.
Proszę braterstwo, co mówi 1 Jana 4, 10? Tym jest miłość. Nie iż byśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał swego Syna, aby ubłaganiem za grzechy nasze najbliższy. Ponieważ tak Bóg umiłował i myśmy powinni jedni drugich miłować. Taką ma Bóg miłość do wszystkich ludzi, braterstwo. A nasz Pan dobrowolnie przyszedł. Się dziwię, bo no jestem upadły, grzeszny, drodzy braterstwo. Ale widzę, że w świecie to nie poruszają te myśli. Nas poruszyły i dlatego tu jesteśmy. Ale oczywiście mamy różne słabości i musimy walczyć z nimi. A otoczenie, no na pewno nie jest braterstwo tutaj akurat takie dla nas przyjazne i wiemy. Świat, ciało, szatan. Dlatego, drodzy, co mamy? Mamy przywilej modlitwy, drodzy braterstwo. No i co z tego? To się modlisz i to ci coś da? Tak, da. Podnosimy go ducha. Pan wysłuchuje. Pan jest w stanie dokonać wszystkiego. Ale to nie znaczy, że robi to w jakiś cudowny sposób, albo tak, jak my byśmy sobie życzyli. To tak, jak mówiłem już o Jezusie. Nie moja, ale Twoja wola. I dlatego ze łzami w modlitwie, aby mógł. I tak Pan doświadczył swojego Syna. I braterstwo podobnie z nami. Dlatego my się modlimy o Jego opatrzność. A ta opatrzność to właśnie to nasze doświadczenia, drodzy braterstwo. Niekiedy z różnej strony. Czasem od rodziny, czasem mogą być od braci. Z różnych stron. I my mamy je przyjąć. A czasem jest różnie. My nie mamy się gniewać na to braterstwo. To wtedy byśmy gniewali się na Pana, tak? Bo to On nas ma. Jeśli nawet doznajemy jakichś rzeczy, to Pan nie jest mu to obce. Wiem. Jak Żydzi ukrzyżowali Pana, to co przechodzimy? I jeśli tutaj ktoś nam pewne rzeczy czyni, braterstwo, my mamy to przyjąć. Braterstwo. I to podoba się Bogu. A ta druga strona to już jest inna sprawa. I dlatego, braterstwo, ja dzisiaj tak to rozumiem, bo wiem, że jak człowiek jest dzieckiem, tak, no to się zaraz wie, no jak tak można, jak tak nie można. Nie kochamy. Ty tego chyba nie rozumiesz. I dlatego myślę, braterstwo, dlatego tutaj nas ubywa. Bo na pewno na początku Pan tego nie robi. Bo ja zanim się tutaj sprawdzą, to trochę trwało. A później jakby nie stąd, nie stamtąd, zaczęły przychodzić jakieś zimne rzeczy na mnie. A, no właśnie. Ale Pan już mnie tutaj uświadomił. Słuchaj, nie dziw się. I braterstwo, nie musimy się dziwić, bo one będą cały czas. Pan nam obiecuje, wszyscy będą prześladowani. No i oczywiście choroby nasze, no to są, myślę, braterstwo, mogą być no, tak jak wszyscy, bo my też jesteśmy ludzie, ale jeśli znosimy je w Pańskim Duchu, Pan również może nam policzyć. Bo na pewno nie będziemy prosili o cudowne uzdrowienie. Bo jak długo i to najlepiej Pan wie. A przez te różne doświadczenia zbliżamy się, braterstwo, do siebie. I zmieniamy nasze usposobienie.
przypomina mi się brat Johnson. Myślę, że znamy. Młody chłopiec. Chrześcijaninem? No właśnie. Ojciec był Żyd, tak? No i wiemy, jak potraktował syna. Mamy piękny przykład, drodzy braterstwo. Dlatego, drodzy braterstwo, co nam mówi 27 psalm 10. Choć ojciec mój i matka moja opuścili mnie, wszakże Pan mnie przyjął. Tak, braterstwo, może się zdarzyć, że rodzice, no wiemy ze Słowa Bożego, tak, że mogą być przeciwni. Mogą być dzieci, mogą być dziadki i tak dalej. I dlatego do pewnego stopnia oni nawet nie widzą, że coś zaczyna się z kimś tam, ale później widzimy, że zaczyna się pewna tutaj akcja być. I dlatego, braterstwo, to każdy musi przechodzić. Dlatego niektórzy oczywiście, jak mówimy, rodzili się w prawdzie, z dziadkami. Pan wie, jakie dać doświadczenia każdemu. Dlatego jedni mogą mieć takie, inni takie. Dlatego, drodzy braterstwo, jeśli ktoś teraz widzi, że te rzeczy tutaj trochę tracę społeczność, tracę przyjaciół i tak dalej, no to niestety chyba muszę się z tym pożegnać. Dlatego, braterstwo, po co to mówię? Po to, żebyśmy my właśnie nie byli takimi, byśmy podsłuchiwali takie rzeczy. Nie, braterstwo. My mamy kochać i czasem bardziej miłujemy naszych rodziców, szanujemy bardziej, ale w tym wypadku to już jest sprawa troszeczkę inna. I dlatego no współczuję pewnym i myślę, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy jakby było porozmawiać właśnie i zachęcić, żeby właśnie, bo to jest trochę niezrozumienie. To spadało na nas i będzie, braterstwo. Dlatego my zawdzięczamy wszystko Bogu. Ja bym powiedział, braterstwo, bo każdy wie, z jakiego miejsca został pociągnięty. Ja wiem osobiście. I oczywiście każdy rok przybliża dokąd? No do Królestwa. Myślę, że jesteśmy rok bliżej, drodzy braterstwo. I każdy rok ma no, jakieś sprawy, by w nas kształtować. A jeśli, no Czechu, teraz już jesteś siwy i ste, no to coś ty teraz zrobił, chłopie, przez tyle lat. Na ławce tylko siedziałeś? No mówię, pamiętaj na wiek. No właśnie, a teraz? No widzisz, pamięć zawodzi. Nie słyszysz, chłopie. I tak dalej, brak ci może cierpliwości. No to to ty miałeś właśnie w tym czasie starać się już. I o to właśnie chodzi, drodzy braterstwo. Abyśmy rozwinęli. I tak jak mówi Samuela 2:8, Pan nas wyciągnął mnie z błota, braterstwo, tego świata. I dlatego cały rok ten i wszystkie, i chciałbym tak do końca iść, drodzy braterstwo. Ale wiem, że to nie jest łatwe. I Pan dozwala na różne rzeczy. A skowronki nie śpią. One zawsze obchodzą, jakby tak się udało, to kogoś tutaj ostudzić. A może tak z nami byś poszedł teraz, tak? Nie, drodzy braterstwo. To jest właśnie... My wiemy, dzięki komu jesteśmy tu w tej społeczności. Dzięki właśnie tej ofiary.
to dzięki Pana. Bo my nie jesteśmy doskonali. Pan przykrywa nas. I dzięki właśnie tego mogliśmy się poświęcić, drodzy braterstwo. Bóg by nie przyjął czegoś, ale dzięki Panu. I Jan 3,16 mówi, tak Bóg umiłował świat. Ale czy wszyscy tak wierzą? No nie, drodzy braterstwo. Rzymian 8,28. No, co nam mówi, braterstwo? Odczytamy, to jest taki tekst, który bardzo często go cytujemy i nam przypomina. Wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. No więc wszystkie sprawy, jakiekolwiek, one są dla naszego dobra. Chociaż czasem mogą być nieprzyjemne. To dlatego czasem porażki mogą być czym? No wzmocnienie. No widzisz? Myślałeś, nie, kochany, ty musisz bardziej radykalnie starać się zmienić. Nie tylko mówić, bo o co Bogu chodzi? No o to chodzi, żeby się właśnie zmienić. To jest teoria, to jest wiedza. Tak w szkole, drodzy materii. Jeśli chodzimy do szkoły, no to w kółko będziemy się w końcu uczyć? Nie. No mamy siostrę tam, pedagog, tam też był pedagog, co? To co? No uczyłaś, tak? No właśnie, czy cały czas się uczyłaś? Nie. To my mamy się też przygotować. No i ta wiedza ma nas po prostu przemienić. I na ile się uda, Pan patrzy na nasze intencje. I to jest ten czas. Dzisiejszy, zły, a to są dobre warunki ku temu, że możemy być poddani w tych różnych doświadczeniach. Jeżeli podchodzimy, to uczymy się teraz miłować, tak? Nie przyjaciół, no bo tak mówi Słowo Boże, braterstwo. Dlatego Pan dozwala czasem na takie rzeczy, no bo jeśli nie będziesz miał takich doświadczeń, no to ty tego nie rozwiniesz, człowieku. No to jest proste, logiczne. Ale jeśli się gniewam, no to niestety, kochany, to nie zdajesz egzaminu. Dlatego no, mówię za siebie. No, cierpliwości, kochany, brak ci. Na rok, tak mam tutaj zapisane, 365 dni, tak? Ale dzięki Bogu, braterstwo, że zawsze możemy wyciągnąć lekcje, tak? Jakie to były zyski, jakie straty, tak jak tu mówiłem już o tych zyskach, jak tutaj świat oblicza swoje, no i bardzo dobrze. A Bóg koronuje każde okresy, nie tylko rok, ale braterstwo, różne okresy. Co Bóg uczynił? Oczywiście oni jeszcze śpią w grobie, tak? Dla starożytnych godnych. No, rozwinęli usposobienie na tyle, że będą książętami na ziemi, tak? I kto? Młodosiani? Podobnie, tak? Myślę, że jeszcze są osoby. Ja się tak dziwię czasem, jak rozmyślam o tym, to ktoś głosił, bracie, tak jakby to już było. No, bracie, przecież ty do młodosiannych aspirowałeś, to jak teraz by już nastało, to ty byś był pominięty. To tak dzisiaj trochę biorę to uśmiechem, no kochani, dziwię się temu. A oni muszą też się przygotować, a Bóg ma czas na wszystko. Dlatego do obywatelstwa. My się nie musimy martwić, czy będzie królestwo. Królestwo będzie, ale w pańskim czasie. Co się dzieje na świecie, to chyba widzimy. Nie będę tu w detalach, bo proroctwa to nie są tak w takich szczegółach, ale ogólnie daje nam taką
tutaj wiedzę, że my możemy obserwować. I na pewno wszyscy obserwujemy, bo w rejonach świata, w takich zakątkach dzieją się takie rzeczy, gdzie być może, ale to na to jest czas. I to będzie w Pańskim. Bo my czasami już żeśmy, a to tak będzie i tak będzie. Nie, to tak będzie, jak Bóg zaplanował. I dlatego tak sobie to pozwoliłem powiedzieć. A my, jeśli chcemy, no to braterstwo mamy trwać wiernie do końca, a wtedy będziemy mieli właśnie przywilej. I myślę, że właśnie ten rok, czy następny i cały ciąg naszego życia, oczywiście był pod Pańską kontrolą i Pan po to właśnie tak nas prowadzi, aby nas przygotować. Jeśli pozwolicie siebie, żeby tutaj zrobić z Was rzeczywiście coś, to ja Was użyję do zbawienia. A Kościół, grupka, wiemy do jakiego stopnia zostali z tej ziemi, z tych upadłych ludzi, do boskiej natury. Oczywiście wiemy, że wielka kompania do duchowej. I taka braterstwo jest prawda. I taki jest cel naszej pielgrzymki, gdzie my dzisiaj pielgrzymujemy. To po to nas Pan pociągnie. My musimy martwić o nasze rodziny. Oczywiście mamy się dzielić. Ale czy się tak chce słuchać? Nie. Bo myślę, że każdy z nas stara się, jeśli jest możliwość, to dzieli się, tak? Tak jak myśmy się tutaj, braterstwo, usłyszeliśmy i tak powinniśmy właśnie dzielić się z drugimi. Ale oczywiście nie mamy się narzucać do braterstwa. Ale jaki jest odzew, no to ja powiem, że mówię, wracam ze szpitala, i bo tam osoba akurat sama no zagadała w pewnych sprawach. Mówi, panie, ja tu 20 lat jeżdżę. O, byłem zdziwiony. Ja mówię, no, przyjdziesz razy, nie będziemy. Już. To się skończy kiedyś. Co? Tak spojrzał. No przecież się modlimy o królestwo, tak? No, przykre. Taki uśmieszek. Mąż? Nie, to chyba mam. Takie chłopisko. Spojrzał na mnie. No, koniec rozmowy. No, ale powiedziałem, jakim dojadę. Ja jadę w tę stronę, no i tak dalej. Także to jest trochę przykre sprawy. Tak. Także, ale na pewno mamy się dzielić. I do czego to mówię, braterstwo, bo Pan dał nam właśnie po to. I oczywiście mamy się dzielić, ale główny cel to jest nasz. To, abyśmy właśnie starali się, braterstwo, coś czynić ze sobą. Miłość. To jest piękne słowo, tak? Miłość. Rzymian 13:10 mówi, że to jest wypełnienie zakonu, braterstwo. A gdy pytano Jezusa, jakie jest największe przykazanie? Mateusz 22:36-40, to co Pan powiedział? Będziesz miłował Boga przede wszystkim, a bliźniego jak siebie samego. Dwa przykazania. Na tym opiera się cały zakon. My nie jesteśmy Żydkami, tak? 10 przykazań, bo choćbyś wszystko, a w jednym byś upadł, to, a tutaj? A co miłość? No to mówi, miłość nie będzie zazdrościć, miłość nie będzie tamto, ale będzie życzliwa. I tak dalej. Taka jest miłość braterstwa. Bo wiemy, o tej miłości się bardzo dużo mówi, tak? Ale ta miłość ma swoje, tak jak mówi pierwszy do Koryntian,
13 rozdział, tak? Że choćbym nawet dał się spalić, ale i bym wydał całą majątność moją na nic. Bo jeśli nie zrobiłeś to z pobudek miłości, to na nic, chłopaku. To mogłeś dać z pokazania, z nadmiaru i tak dalej, i tak dalej. Mamy tam właśnie 13, 3, 4, od 5 do 8 można sobie to przeczytać. Bo mówię, miłość będzie cierpliwa, miłość nie zajrzy i tak dalej. Ona będzie wierzyć, ufać i tak dalej. Taka jest prawdziwa miłość. Taka miłość to czasem jak młodzi. Jak ja cię, Asia, kocham. No przepraszam, teraz mamy Asia. Powiedziało. No, ale może być Ania, czy jeszcze tam ktoś inny, tak? No. A tak naprawdę to mamy się kochać, tak? Wszyscy, miłować, ale tam właśnie pańską miłością, życzliwością. To jest właśnie miłość, bo ta przyziemna taka to jest czasem, by tylko tutaj dopiąć swego, tak? Ale prawdziwa miłość to jest właśnie taka. Bo miłość przebaczy, tak? Przykryje wiele grzechów. I to jest właśnie cel naszej pielgrzymki. Oczywiście, jak już mówiłem, no diabeł nie śpi. Świat. No i nasze słabości, drodzy braterstwo, one też. To jak kula przy nodze, ciągle się ciągnie za nami i nam tu utrudnia. Tak. I dlatego czekamy właśnie, by nadszedł ten wspaniały czas, gdzie rzeczywiście się uwolnimy. A dzisiaj, braterstwo, dzięki Bogu, że Pan nie patrzy, ale nasze właśnie intencje i jeśli miłujemy Pana, to na pewno nasz Pan nie opuści. Chyba, że my opuścimy naszego Pana. Efezjan 6. Dwanaście i 13. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciała, ale przeciwko księżeństwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku, przeciwko duchom złością, które są wysoko. A przeto weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór dzień zły, a wszystko wynawszy ostać się. Oczywiście tam dalsze teksty jeszcze mówią. Tak, dalej Batezu. Nigdy nie trzeba było mieć tej zbroi jak dzisiaj, szczególnie, drodzy braterstwo. Chociaż były czasy, tak, tortur, były różnych stosów, ale dzisiaj, drodzy braterstwo, jest to specyficzny czas. Nie będę tu wymieniał, bo wszyscy, braterstwo, żyjemy w tym czasie i wiemy, i dlatego, drodzy, tu studiujemy, w domu staramy się i oczywiście, no, część, myślę, tego mamy przyswojone i można, bo ja często, jak się kładę, braterstwo, no, nie idzie zasnąć, bo no, czasem różne są ku temu przygrywki i rozmyślam właśnie o tym. A tak mówi Słowo Boże. O tym, co w górze rozmyślajcie, tak? A nie to, co na ziemi. Oczywiście o tych sprawach też trzeba trochę dla odpowiedniego tutaj zaspokojenia, tak? No bo trzeba iść kupić coś do jedzenia, trzeba kupić coś na skórę, żeby się ubrać, czy jeszcze tam inne rzeczy, bo jakbym tak zupełnie powiedział, a tam jakoś to będzie.
Nie troskaj się, jutro przyjdzie. No to bym zmarł z zimna w domu, czy tam jeszcze coś by... Nie, ty musisz wszystko to, co trzeba zrobić, człowieku. To jest wszystko w tym. Ale interesuj się właśnie tym. Dlatego dzięki Bogu, że braterstwo tu postarali się właśnie przyjść w ostatnim dniu roku. No i na pewno się każdy podzieli się jakimiś tutaj swoimi przeżyciami i podziękuje za to braterstwo, co doświadczył, co być może chciał zmienić, a co się nie udało. Bo drodzy, co było? No, Pan miał nas w swej opatrzności. Cały rok, braterstwo, i nie tylko. Mieliśmy co? No, społeczność braterstwa, tak? Która nas wzajemnie zasila, bo my w tym samym duchu i po to właśnie chodzi. A Słowo Boże, co nam mówi? Gdzie dwóch lub trzech w imię moje i ja jestem między wami. Także nie musi być. Gdzie jest taka tysiące, to jest... Nie! Gdzie dwóch lub trzech w moim duchu, braterstwo. Nawet w domu. Jeśli z żoną rozmawiasz, Pan będzie was błogosławił. Takie myśli, takie braterstwo podejście. Oczywiście badaliśmy Słowo Boże, braterstwo, tak? A po co ono jest? No po to, aby człowiek Boży był wyćwiczony, tak? I tu nas uczy. No to Pan nie wymaga od razu, już nie. Ale tu ci informuje, co jest dobre, a co niedobre, tak? I dlatego, no widzisz, chłopaku, takie rzeczy robiłeś, a to nie tak. No i tak, braterstwo, krok po kroku i tak samo w tym roku, braterstwo, jedni są duże, inni dołączają i w ten sposób się tutaj budujemy, braterstwo. Co jeszcze? No Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, On nigdy nie jest zmęczony i codziennie. O każdej porze możemy, a nawet w podróży możesz być, tak? Też możesz. Czasem nasze łzy, ale Pan to widzi. One są czasem bardziej wymowne niż nasze słowa. Chociaż, drodzy braterstwo, Pan patrzy na nasze serce, tak? I to, nie jak tam pięknie żeś powiedział teraz tą modlitwę, chłopie. Nie. Dobrze, szczerze wylanie, to jest właśnie ważne. I dlatego na pewno potrzebujemy. Wychodzimy z domu. Czy wychodzę z żoną tu, tam, pomodlimy się na przykład, aby Pan pokierował pewne sprawy. A teraz się pogodź. Zostaw to. Złóż to w ręce Pana i On wie najlepiej, jak tę sprawę załatwić. Przywilej. No właśnie, czego? No ogłoszenia. Możemy wzajemnie. Możemy się dzielić. Z bliskimi. Z sąsiadami. Gdziekolwiek. I to jest właśnie co? To jest ten wpływ ducha, które, jak mówi przykładowo Rzymian 15:4, to dla was to wszystko napisane, bo w tych sprawach, jeśli w tym duchu, to was będzie tutaj inspirowało, że będziecie właśnie przejawiać takiego ducha. No, czasem jest różnie. Wiemy, jak Joba pocieszali, tak? No. Czasem ktoś może mówić, przestań chodzić do kościoła, heretyk i tak dalej. To tak mają teraz. Tak może powiedzieć świat. My powinniśmy wiedzieć swoje. No bo
Nie zdziwię się, bo oni myślą, że ty musisz mieć powodzenie, ty musisz mieć zdrowie i to jeszcze, i tamto, i tamto. A tak, no to się nie dziwię, tak, to za karę. Nie. Nigdy nie przypisujmy tego Panu. Jeśli już to Pan to na to doza, ale to dla pewnego celu. Abyście właśnie przez to mogli wasze usposobienie rozwijać. Bóg nie chce bogactw, ale jak mówi 23, 26, synu, daj mi serce, uczucie. Jeśli my mamy uczucie dla naszych żon, naszych dzieci, tym bardziej mamy darzyć uczuciem Boga, braterstwo, bo my wszystko zawdzięczamy Mu. Wszystko. Ale świat dzisiaj przypisuje to sobie. My wiemy, że nie. Na pewno nikomu dziś nie brakuje chleba, już na pewno w naszym kraju. Jest nadmiar wszystkiego. Ale na pewno chleb duchowy, to jest właśnie ten chleb, który my mamy się karmić. To jest właśnie to, które nam daje braterstwo, właściwy wzrost. Serce. Michał 6,8. Miłosierdzie i prawda, mówi. Dlatego oddaliśmy się Panu. Tak? Tak jak mówi Rzymian 12,1. Poświęceniu. Za co? Bo zrozumieliśmy Pana. Jego cel, Jego wielką miłość do nas, co chce nie tylko dla nas, ale dla całej ludzkości. Ja nie wiem, bo to nie idzie wyraźnie słowami. Oczywiście, może przyjdzie czas, że pożegnam się tu. Ale, braterstwo, ja dziś nie muszę się martwić. Co tam będzie? Gdzie ja będę? I co tam będzie? Spał będziesz, chłopaku. I jeśli dobrze położyłeś twoją ufność w Panu, to Pan się wzbudzi. I ty to nie stracisz, braterstwo. I to jest właśnie to. I w kółko sobie to powtarzam. 2 Koryntian 7,1, co nam mówi? Oczyszczajcie się, no właśnie. Oczyszczaj się! Tak. Mówię to szczególnie dla siebie, tak? No teraz. Zmazaj ciała i duchu. Bo ja mogę oczyszczać kogoś, a nie oczyszczę siebie. To oczywiście też mamy podać, ale musisz pamiętać o sobie. Byś pamiętał. Ku mojemu zdziwieniu kupiłem gazetę, a w gazecie wsparcie na świątynię. Nie będę mówił już jaką, no byłem zaskoczony. Pierwszy, mówię, chyba będzie musiał odpisać. Bóg nie mieszka w domach ręką uczynionych. Tak mówią dzieje apostolskie, tak w 7 rozdziale 36 do 50. Bóg chce zamieszkać w sercach. Tak jak mówi 1 Koryntian 6, 19 i 20 wiersz. Mateusz 5, 48 mówi: bądźcie takimi jak Bóg. To wy macie być tą świątynią, tak? Duch ma być wasz. Dlatego tu mamy myśli, które Bóg mówi, jeśli ktoś wskaże świątynię. Ty nie tak, a wy macie być tym. Oczywiście wiemy, szczególnym to był Kościół, tak? Ale my też mamy tego Ducha Świętego i mamy go przejawiać. I dlatego to jest właśnie tym prawdziwym naszym domem braterstwa.
trzeci rozdział, pierwszy do Koryntian, 16, 11. A zaś nie wiecie, iż Kościołem Boży jesteście, a Duch Boży mieszka w was? Jeśli kogoś się Kościół Boży, tego Bóg skarży, albo Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. Oczywiście ten to był szczególnie Kościół, tak? Ale my mamy podobnie mieć takiego ducha wesoła. Kolosan 3, 12 do 17. Oj. 3. Przetoż przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani w wnętrzności, miłosierdzie, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszajcie jedni drugich, odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciwko komu skarbnie, jako Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nade wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest związku doskonałości. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, bądźcie wdzięcznymi. Oczywiście ciało to był Kościół, ale my również podobnie mamy właśnie przejawiać bratelstwo. I dlatego myślę, w całym roku no mogło się różnie sprawy wydarzyć, tak, że jeśli to myślę właśnie staraliśmy się przebaczyć, starać się przykryć, bo taka właśnie jest. Taki właściwie jest cel Boży Bratestwa, abyśmy potrafili w właściwym duchu w tej pielgrzymce Bratestwa uczyć się tutaj wzajemnie, no i umieć przebaczać, umieć pomagać Bratestwo. I myślę, że to czyniliśmy ten rok i myślę, że będziemy to czynić w następnym Bratestwo, a Pan na pewno będzie z nami. Bratestwo, przepraszam za jakieś tutaj może niedociągnięcia i życzę wszystkim Bratestwo, byśmy w dalszym ciągu byli przy Panu i wytrwali do końca, bo tego wszystkim życzę i sam pragnę i dziękuję za uwagę. Dziękuję.